Cześć, jestem Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Jak dobrze wiecie, moi kochani, dostałem dostęp do nowej zamkniętej bety 0.50. Więc dzisiaj zagramy sobie nowiusieńką mapę, która nazywa się Burrito Bonanza. Sprawdzimy, jakie bugi są na mapie, no i oczywiście, która trasa jest najszybsza, aby zawsze wygrać mecz. Jak dobrze wiecie, jutro jest Dzień Dziecka, więc jeżeli jeszcze się nie zdecydowaliście, co chcielibyście dostać i rodzice wam zalegają z prezentem, o to pamiętajcie, że możecie wbić na pixyshop.pl poprzez kozackie koszulki, gadżety, kubeczki, poduszeczki, takie jak tam na przykład leży. I pamiętajcie, że do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Ta koszulka jest na przykład moją ulubioną, mamy tutaj Eevee, joysticka oraz oczywiście misia Farela. Link do sklepu znajdziecie w opisie, więc klikajcie. No i pamiętajcie, żeby dzisiaj o godzinie 16 albo 17 bić na kanał JJ-ki. Wtedy się dowiecie, dlaczego noszę wąsa i jak długo. Ahoj, szczury lądowe! Tak z pewnością by powiedział ten fantastyczny królik pirat, którego jeszcze nie testowaliśmy w poprzednim odcinku, więc dzisiaj sobie go przetestujemy. Dodatkowo przetestujemy sobie jeszcze kolejnego nowego skina, ale to dopiero później. Moi drodzy, dlaczego podzieliłem betę na dwa odcinki? Ponieważ chciałbym dzisiaj spędzić nieco więcej czasu na nowej mapie, która nazywa się Burrito Bonanza. Więc zaczynamy. Tak wygląda nowa grafika nowej mapy i o proszę bardzo, wow, to jest jakaś taka kulinarna mapa. Burrito Bonanza, co to znaczy? Burrito chyba każdy wie, jest to takie zawijane coś do jedzenia na ostro. Meksykańskie danie, no i dodatkowo Bonanza oznacza dobrobyt, bogactwo, więc to jest bogate burrito, tak można nazwać tą mapę po polsku. Moi drodzy, jak widzicie na samym początku, mamy taką ścianę, po której toczy się burrito. I teraz się zastanówmy, czy te burrito ma jakąś sekwencję. Po lewej stronie, jak spadło, miało dziurę. Czy tak spadnie samo jeszcze raz? Nie! Teraz dziura spadła po prawej stronie. No dobra, czyli umówmy się, jeżeli spada dziurą po lewej stronie jak tu, to jak zeskoczymy tu, to nas, okej, gniecie. A teraz spadło jeszcze raz na tą dziurę, też nas gniecie. Heh, ciekawostka. No dobra, czyli jakby to wykalkulować, żeby było dobrze? Mi się wydaje, że chyba nie ma sensu w ogóle biec środkiem. Nie, 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 bo zawsze burrito nas zgniecie, więc musimy po prostu uważać. Uważać na dziurki, ewentualnie się troszeczkę cofnąć. I jak dobiegniemy tu do krawędzi, musimy od razu uciekać na bok, bo te burrito spada. Myślałem, że jakoś to rozszyfrujemy, że znajdziemy jakiś złoty środek na te burrito. Okej, tutaj mamy fryteczki, które się toczą, chyba z piekarnika. Jak widzimy, leci jedna frytka, jedna frytka, jedna frytka, jedna frytka. Duży odstęp. Nie, to jest chyba totalna losowość, więc tutaj też trzeba będzie uważać. Ale postaram się też znaleźć jakiś fajny szlak, żeby szybciej przechodzić tą mapę. I mamy też tutaj alternatywną drogę. Przez takie młotki, które się kręcą, postaramy się wskoczyć w takiej sytuacji. O właśnie, jeżeli te dwa młotki się zazębiają, to nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć, z tego co widzę, więc spróbujmy jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, hop, okej. I teraz niby się tak prześlizgniemy. No, tutaj jest naprawdę ryzykowna gra. Mamy też tutaj burrita, które się kręcą i kukurydzy, które nam przeszkadzają. I mamy też keczupy, które wybuchają. Naprawdę jest tego sporo. Czy te burrito nas rozjedzie, jak tutaj stoję? Nie. Czy jeżeli się potoczy drugi raz, znowu mnie rozjedzie? Uwaga. Tak. Czyli raz nas rozjedzie, raz nas nie rozjedzie. O kurczę. No, ta mapa naprawdę jest, moi drodzy, trudna. Więc tutaj trzeba uważać, bo zobaczcie. Teraz mnie zgniotło. Myślałem, że po prostu to burrito ma taką sekwencję, że na przykład w tym miejscu zawsze jest dziura. Ale jednak nie jest. Zobaczcie, doszliśmy do połowy mapy, a mecz się już skończył, więc musimy zagrać jeszcze raz. Więc skoro znamy już mapę w sumie do połowy. O kurczę, jeszcze jest druga część, która też jest zaawansowana. Postarajmy się teraz to przejść, jakbyśmy grali normalnie. Okej, lecimy sobie. W kapeluszu pierwsi. Mamy tutaj chłopa. Okej, robi się nam dziurka. Pyk. Lecimy. Okej, znowu burrito spada. Wpadliśmy w dziurkę i wychodzimy na prowadzenie. Jak widzieliście, dwa razy już się wycofałem. Będziemy szli frytkami, bo uważam, że frytki są o wiele łatwiejsze niż tamte młotki. Okej, hop. Hop. Okej, póki co jest dobrze. Musimy tutaj oczywiście poczekać. Kukurydza, hop. Burrito, burrito, burrito. Patrzcie, rozjeżdża mnie burrito. Spadnę? A, burrito nas nie zrzuca. No dobra, fajnie wiedzieć, patrzcie, hop. Jest git, jest git. No i jesteśmy w połowie mapy, więc dobrze, że na początku się tak zatrzymaliśmy i sobie to wszystko powoli przeanalizowaliśmy. Teraz sprawdźmy, czy jest szansa w ogóle wskoczyć na przykład na takie burrito. Okej, tu nas rozjechało. Ten ketchup nas podbija. Jak widzimy, dosyć wysoko. Okej, burrito nas po prostu rozjeżdża. Czy jak dojdę do samego końca piekarnika, coś się wydarzy? Halo? Czy jest tu jakiś skrót? Ukryte wejście? Przejście? Jak widzimy, niczego niestety nie ma. Okej,
ale czy na przykład ten ketchup jest w stanie nas tak wysoko podbić, żeby wbić nas na górę tortilli? 3, 2, 1, boom! Okej, okay. Dwa razy nas podbije i... No niestety nam nie wyszło. Spróbujmy jeszcze raz. Bomba i do góry! No, jak widzicie, chyba się jednak nie da. Więc lecimy dalej. Okej, okay, tu całkiem nieźle to wyszło, tylko że ketchup nie eksploduje w odpowiednim momencie. Dobra, co my tutaj mamy? Serek, jakąś salsę, ogóreczek, cebulka czerwona. Jest i trampolina, i pieprzniczka. Dobra. Wow! Jaki fajny rolo kebab. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czuję się jak na jungle rolu i spadam. Spadłem niżej. Wokół nas latają jakieś kule ognia i to jest chyba jakiś piekący się ser. Jak wskoczę na dół, to aha! Ginę. No dobra, czyli mamy albo drogę górą, albo dołem. Dobra, postarajmy się jeszcze raz przejść, hop, górą, bo ten rolo kebab mi się spodobał. Albo jednak nie jest mi pisane. Przejdźmy się jednak dołem, bo za chwileczkę odpadniemy, a chciałbym przejść tą mapę. Następnie mamy drogę przez sosy z salsą i mamy, o kurczę, ścianę płaczu, gdzie eksplodują cały czas musztardy i keczupy, które bardzo mocno odbijają. Jak widzicie, cały czas jeszcze na nas spada burrito. Okej, okay, okej, okay. Muszę być pierwszy, muszę być pierwszy. Wow, 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 wślizg, wślizg, wślizg. Dobra, wślizg coś dał. Panie kurczaku, mój slot! Odpadam! No dobra, jakie wnioski? Wnioski są takie, że ta mapa jest mega trudna. Jeszcze raz zagrajmy. Jeżeli wam tego typu odcinki się podobają, że jak wychodzi nowa mapa, to my sobie ją tak analizujemy, szukamy jakiegoś skrótu albo wymyślamy, jaka jest najlepsza droga, no to stawcie łapkę w górę. Będę dla was nagrywał takich odcinków częściej, gęściej, bo naprawdę mi się to podoba. Teraz postaramy się tę mapę przejść jako pierwsi. I użyjemy też lewej strony, między młotami. Młoty przelecą, pyk. I walimy na szczupaka szybko. Okej, okay, no i dostałem młotkiem. Jednak ta trasa jest gorsza. Więc polećmy fryteczkami jak totalne borowiki. Okej. Okay. Okej. Okay. Te frytki też wcale nie są takie proste. W ogóle ta mapa nie jest prosta. Środkiem nigdy nie idziemy. Pamiętajcie, bo tam nigdy nie ma dziury w burrito. Hop. Udało mi się przeskoczyć. Udało. Dobra, teraz poczekajmy. Aha! Hop. Dobra. Lecimy górą. Pyk. Pyk. Okej. Okay. Jeżeli ktoś ma skilla w jungle rolu, no to niech leci zawsze górą. Hop! Długi skok. Czy ja jestem w stanie tutaj na ściankę skoczyć i na przykład kebaba oszukać? Jestem na ściance? Tak, udało mi się, ale spadłem! Najgorzej. Spróbujmy z tej strony. Aha. Z tej strony też nie jest wcale takie proste. Chcę tutaj stanąć na ściankę i zobaczyć, czy mogę po tym biec. Nie. Zrzuca nas. Wyobraźcie sobie, że nas automatycznie zrzuca i nie jesteśmy w stanie się zatrzymać. Dobra, i tak nie jesteśmy już pierwsi, więc postaram się, jak ten kebab przeleci, jeszcze raz wskoczyć. Hop. Jak widzicie, odbija mnie. Dobra, czyli twórcy gry byli cwańsi ode mnie. Byli cwańsi. Wpadli przede mną na ten pomysł, dlatego to zablokowali. No i dobra, przeskakujemy. Pyk. 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 No i lecimy. A na przykład taki skrót, jakbym chciał wskoczyć sobie na przykład tutaj na barierkę, hop, i wskoczyć do góry. Halo. Co jest? Patrzcie! Zbugowana barierka! Nie no! Więc jak ta mapa zostanie opublikowana, no to spację klikam. Nie wchodźcie na barierki, bo jak widzicie, zbugujecie się. Ślizg, nie mogę wyjść stąd. Ja dziękuję. Czyli znaleźliśmy pierwszego buga. Teraz się nie poddam. Teraz będę pierwszy. Grając na boty, rozumiecie? Ta mapa naprawdę jest turbo, turbo hardkorowa. Hop. Okej, okay, wyciągajmy wnioski. Na samym początku mapy, powolutku, czekamy na dziurkę. Bo jak widzicie, i tak wszystkich prawie zrzuca. Jeden chłop miał farta, przebieg. Dwie frytki, jedna frytka, hop. Tutaj chyba trzeba skakać przez frytki. O kurczę, bez ślizgu. Bo jak widzicie, używając ślizgu, wywracamy się. Więc takie krótkie skoki trzeba robić. Nigdy nie idziemy środkiem. Tutaj możemy się zatrzymywać, gdzie wybucha kepucz. Tak jest. Okej. I mi się wydaje, że chyba lepszą drogą jest trasa dolna, bo jest łatwiejsza. No ale te kule ognia, właśnie. To jest mordercza broń. Okej. Okay. Może rolo kebab faktycznie lepiej oddaje. Albo i nie oddaje. No nieźle. Jeszcze raz. Osoby, które potrafią grać bardzo dobrze w jungle roll, no to niech grają górą, bo
tosty są chyba trudniejsze, z tego co mi się wydaje. Tam zginiemy, musimy czekać na respa i tak dalej, nie? Okej. Nigdy tak nie róbcie, nie zeskakujcie z góry na ketchup. Bo to się mści. Okej. Pyk. No i będę pierwszy, gościu. Dostajesz gonga. Ja będę chciał jeszcze cię na... Wow, kebab! Ja będę chciał jeszcze jakiegoś chłopa wziąć, przytulić i na barierki wrzucić. Sprawdźmy, czy to się uda. O, mamy. I go w barierki. W barierki! Da się, zobaczcie! Chłop się zbugował tak samo jak ja! Nie mam pytań, a jak go strzelę w papę, bum! Nic mu się kompletnie nie dzieje! Ach, no dobra, moi drodzy. Nie pozostało nam nic innego, jak odpaść. Ale już teraz wiecie, jak trollować innych graczy, kiedy mapa zostanie opublikowana. Na samym końcu zagrajmy sobie jeszcze luchadorem Rabidem i zagramy sobie mapę z rekinami, bo naprawdę mi się spodobała. Mega fajny jest ten skinek luchadora. Myślałem, że jednak nie jest taki spoko, ale kurczę, zające są same w sobie spoko, dlatego kurczę, co byś na nich nie zrobił, wygląda rewelacyjnie. Ich ta głupia morda naprawdę jest przekozacka. Nowy tryb bombardmentu, gdzie zamiast bomb latają skeleton sharksy, jest naprawdę kozacki. Te rekiny są słabo widoczne i ta gierka jest o wiele, wiele trudniejsza. Dodatkowo jeszcze rekiny skaczą, które czasami nas mogą wrzucić do właśnie wody. Widzieliście? Chłop zniszczył beczkę. Jeszcze raz. Zapomniałem wam właśnie powiedzieć o tych kozackich beczkach z trotylem, które wystarczy tylko dotknąć. Sprawdźmy. Tak. I one wybuchają po kilku sekundach. A czy jakbym rzucił na przykład banana w taką beczkę, to też wybuchnie? Sprawdźmy, poczekajcie. Banan poleciał. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze raz banan, bo lecą już bomby. Leci banan w beczkę? Nie. Zobaczcie. Banan leży prawie że na beczce. Albo spróbujmy jeszcze raz. Hop. Jeszcze raz. O kurde, rekin. Jest przypał totalny. Hop. Dobra, udało mi się jakoś przeżyć. Dobra, skakujemy na bekę. Beczkę śmiechu. Hop. Dobra, postaram się kogoś strącić przy pomocy banana. Banan! O, kurczę! Woo! Nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale udało mi się skoczyć. Dobra, eliminujemy kolejnych oponentów. Dobra. Jest groźnie jak coś. Patrzcie na to. Beczka i uciekam! Tak, trzech zrzuciłem, ale jestem szefem! O kurcze. Stąd dymy. Dobra, wypad. Wypadł mi stąd, ziomeczki. Dwóch spadło. Jeszcze jeden dostanie listwę. Dostał. Wow. Rekin jest koło mnie. Czy wy to widzicie? Czy ten rekin za chwileczkę na nas nie wskoczy i nas nie zje? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Zróbmy coś fajnego. Okej, ten rekin wybuchł. Skakuję tu. Nie wiedziałem, że ta beczka jest taka dziwna. Chciałem wskoczyć, przeskoczyć dalej i go strącić bananem. Niestety się nie udało. Ale i tak GG. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli wytrwaliście do samego końca dzisiejszego odcinka, napiszcie w komentarzu bananu za burrito. Na dzisiaj to by było tyle, trzymajcie się, hej!